Dzień dobry Państwu, witam ponownie na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj porozmawiamy o niedawno minionej rocznicy, mianowicie o 10 kwietnia i o różnych narracjach, różnych pomysłach, różnych przekazach dnia, można powiedzieć, które wokół tej rocznicy, tego wydarzenia katastrofy smoleńskiej narosły i nadal narastają. O tym będę rozmawiał z moim Państwa gościem, którym jest pani Magdalena Ziętek-Wielomska. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Ja tylko przypomnę na początku, że zachęcam serdecznie do udostępniania, lajkowania tego materiału, do subskrybowania i wspierania Chrobrego Szlaku. Poprzedni materiał właśnie z panią Wielomską okazał się hitem wszechczasów na naszym kanale, 15 tysięcy wyświetleń, więc liczymy na Państwa. I już przechodząc do meritum, zanim 10 kwietnia 2010, to najpierw może 10 kwietnia 2020. Mówiłem o tym wczoraj na antenie, jak to władza biegała tego dnia w kilkadziesiąt osób po Placu Piłsudskiego pod tak zwane schody donikąd, czyli pod pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Zadam takie pytanie, które jest proste, ale nieoczywiste. Czy w związku z tym, że wszystkie te zakazy, nakazy zostały zlekceważone tego 10 kwietnia przez Jarosława Kaczyńskiego i jego akolitów, czy mówiąc kolokwialnie, ciemny lud nadal to będzie kupował? Powiem tak, w ogóle obserwując sytuację w Polsce, to osoby, które zajmują się sterowaniem społecznym, socjocybernetyką czy inżynierią społeczną, to mają oczywiście bardzo ciekawe pole badawcze i w pewnym sensie potwierdzają się takie teorie, że im bardziej władza w jakiś sposób tym ludem pogardza, tym bardziej ten lud jest tej władzy oddany. To tak przez literaturę filozoficzną i potem właśnie już taką stricte naukową, gdzieś ten wątek się zawsze gdzieś tam przewijał i tak jest, dlatego że rzeczywiście to, co zrobiono 10 kwietnia, było no, szczytem pewnej arogancji i swego rodzaju takiej właśnie pogardy dla ludzi. Tutaj też warto jeszcze przypomnieć, że Jarosław, przynajmniej tak mówiono, że Jarosław Kaczyński jeszcze był też na cmentarzu, na grobie swojej matki, kiedy przeciętnemu Polakowi nawet tego zabroniono. Więc jest to zachowanie takie no, wyjątkowo aroganckie, ale ponieważ ma w sobie bardzo silny taki ładunek, my wiemy, co robimy, my tutaj mamy, prawda, silną ręką rządzimy, to ludzie w to wierzą. Więc w tej chwili nic nie wskazuje na to, żeby poparcie dla tej partii miało maleć. Moim zdaniem do tego może dojść dopiero w sytuacji, kiedy zacznie się kryzys gospodarczy, kiedy ludziom zacznie już brakować rzeczywiście pieniędzy i nie będą mieli co włożyć do garnka, a kiedy władza już nawet nie będzie w stanie pozorować tego, że to wszystko jakoś tam pod kontrolą jeszcze trzyma. No tu mamy taką sytuację, że wchodzą te kolejne obostrzenia. One są w tym momencie już coraz bardziej absurdalne, bo chociażby nakaz noszenia maseczek, pierwotnie on został tak sformułowany, że obowiązywał wszędzie poza miejscem zamieszkania, czyli nawet gdzieś w zamkniętych przestrzeniach, tak, poza domem, trzeba było nosić te maseczki. No teraz to ma zostać doprecyzowane, to też pokazuje pewną jakość stanowienia prawa, że napisano na kolanie przepis i teraz się go poprawia dzień przed wprowadzeniem tych regulacji. No na przykład przed chwilą jeszcze doczytałem, że ma on obowiązywać również w obiektach kultu religijnego. No czyli ja na przykład nie wiem, jak katolicy mają Komunię Świętą przyjmować. I to też kolejny taki dowód. O tym też zresztą mówiłem we wczorajszym komentarzu tutaj, przytaczałem kazanie z Wielkiej Soboty księdza Konstantyna Najmowicza, który mówił, że no tacy katolicy przy władzy, ale czczą tragedię smoleńską, natomiast zabraniają uczcić Wielkanoc. No, no właśnie, jeśli chodzi o PiS, ale też i generalnie po prostu mechanizmy polityczne, które w tej chwili rządzą naszym życiem społecznym, to najważniejsze jest wrażenie.
Tutaj Niemcy akurat nie mają takie fajne, krótkie określenie Schein ist Sein, czyli to, co pozorne, to, co jest tylko przejawem, jest tak naprawdę bytem. I rzeczywiście no, ludzie patrzą na wrażenia, ludzie reagują tylko tym na to, co robi dobre wrażenie. A PiS akurat nie jest tą partią, która potrafi robić świetne wrażenie, dlatego że stosuje właśnie tę retorykę, że mamy tutaj wszystko pod kontrolą, takie i takie zaostrzenie, takie i takie środki. A to, co opiera się tylko i wyłącznie na wrażeniu, wcale nie musi być logiczne, prawda? Ale jeśli ktoś tylko tak naprawdę kieruje się wrażeniami, to nie myśli, bo to są dwie różne rzeczy. I tutaj akurat nie można no, rzeczywiście porównać te dwie sytuacje, katastrofy smoleńskiej i tego, co się dzieje obecnie, dlatego że abstrahując od tego, czy to była katastrofa, czy to był zamach, nie chcę w to w ogóle wnikać, ale nikt nie ma wątpliwości, że cała ta wycieczka była wtedy zorganizowana absolutnie nieprofesjonalnie, że również łamano wszystkie możliwe reguły, procedury, że także najważniejszy był pewien gest, najważniejsze było to, żeby po prostu zrobić szum, żeby naród zobaczył. I tutaj no, to jest właśnie ta sama mentalność. I co więcej, jak się okazuje, to działa. I dlatego ta formacja coraz bardziej jest w jakiś sposób utwierdzana w słuszności objętego kursu, dlatego że im więcej właśnie robią szumu, im więcej bazują na wrażeniach, tym się okazuje, że tak naprawdę poparcie dla nich rośnie. A czy no w związku z tym, że no święta przeżyliśmy tak jak przeżyliśmy i o ile zapowiada się odmrażanie gospodarki, prawdopodobnie dlatego, że pieniędzy w budżecie zaczyna dramatycznie brakować, no to na przykład nie zapowiada się ograniczenia tych restrykcji w sferze religijnej. Czy to może zaszkodzić PiS-owi, czy ten właśnie taki twardy elektorat katolicki będzie dalej kupował sprzedawaną mu nie tylko zresztą przez media rządowe, ale przecież i przez media katolickie narrację, że to wszystko dla ich dobra? No to właśnie już odpowiedział pan na to pytanie. No to jest właśnie to, że PiS od samego początku stroi się w szatki katolickie, mimo że sam prezes Kaczyński wielokrotnie mówił, że to nie jest partia nawet chadecka, więc no nie jest partia chrześcijańska, ale ponieważ stworzyła sobie pewną taką właśnie PR-owską narrację, to tak jest kwalifikowana i odbierana przez wszystkich. Bo to nie tylko katolicy uważają, że to jest partia katolicka, ale także i niekatolicy, lewica także określa, że PiS jest partią konserwatywną, narodową i katolicką. Czyli te trzy elementy, które tak naprawdę kompletnie nie mają nic wspólnego, albo inaczej PiS nie ma nic wspólnego ani z katolicyzmem, ani z ideologią narodową, ani z konserwatyzmem. To jest taki, jak ja to zawsze nazywałam, to jest taka socjaldemokracja, ale pozbawiona właśnie czynnika antyklerykalnego i tak naprawdę gdzieś w jakiś sposób flirtująca z Kościołem, co się w Polsce już zaczęło tak naprawdę w XIX wieku, więc to jest stara tradycja, kiedy różne środowiska, mniej lub bardziej wolnomularskie, rewolucyjne, zrozumiały, że w Polsce antyklerykalizmem się daleko nie zajdzie i że trzeba tak naprawdę podszyć się pod pewną narrację katolicko-patriotyczną i że tylko w ten sposób rzeczywiście można nad Polakami władzę sprawować. I to jest kontynuacja tamtej tradycji i to już jest tak mocno gdzieś zakorzenione właśnie w tej polskiej mentalności, że większość katolików kompletnie sobie nie zdaje sprawy z tego, że wierzy w coś, co tak naprawdę też znowu robi tylko wrażenie, udaje tylko pewne treści katolickie. Więc tutaj mamy do czynienia z bardzo głębokim problemem i co więcej, nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić, ponieważ no, kler jest częścią tego układu, no, taka jest prawda. Do tego dochodzi oczywiście ojciec dyrektor, który też czerpie tutaj określone swoje własne korzyści z takiego układu, więc katolicy generalnie władzy wierzą, władzy ufają i uważają, że to wszystko im służy tak naprawdę. No może kwestię tą kościelną niech nam podsumuje takie zestawienie, że proboszcz, ksiądz, który zorganizował w Paryżu nielegalną rezurekcję we Francji laickiej, dostał 200 euro mandatu, a ksiądz ze
sromowic wyżnych koło Tarnowa, który odprawił mszę dla 60 ludzi, dostał karę 10 tysięcy złotych. No to myślę, że ten fakt nie wymaga komentarza. No to przechodząc już do 10 kwietnia 2010 i jego następstw, otóż, ale może zacznę inaczej, bo od 10 lat Antoni Macierewicz i inni poszukiwacze ze strony pisowskiej dążą do prawdy. Jeden z kabaretów nawet stwierdził, że być może oni tak intensywnie dążą do prawdy, że już ją dawno minęli, tego nie zauważyli. No właśnie, 10 lat, a tego raportu w wersji zamachowej, jak nie było, tak nie ma. Czy to jest oznaka tego, że ten straszak jest trzymany na inną okazję, czy po prostu sprawa się zdezaktualizowała? Sprawa jest trudna, dlatego że z tego co wiem, to osoby związane ze środowiskiem pisowskim wierzą w to, że Amerykanie mają pewne zdjęcia i że jakby Amerykanie te zdjęcia pokazali światu, to tak naprawdę prawda wyszłaby na jaw. I w jaki sposób teraz tak, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, nie chcę w tej chwili to wnikać, ale można powiedzieć, to jest pewna esencja tej narracji i esencja tego, w jaki sposób, jak wygląda pewna samoświadomość tych ludzi. Czyli, że Amerykanie mają i my musimy w jakiś sposób wyżebrać, żeby te zdjęcia nam udostępnili. Musimy sobie na nie zapracować. I prawdopodobnie to jest jedna z przyczyn, dlaczego PiS jest tak bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, bierny czy uległy, prawda, w stosunkach z Ameryką. Chociaż prawda może na przykład wyglądać zupełnie inaczej. Może być tak, że wcale takich zdjęć nie ma, natomiast jest rozmowa dwóch braci Kaczyńskich, z której wynika, że to Jarosław, prawda, naciskał na to, żeby jednak samolot lądował i że tak naprawdę jest, przyczynił się w dużej mierze do tej katastrofy. Taka wersja też może być, prawda? I znowu jakby Amerykanie coś takiego udostępnili, to też by się okazało, że tak naprawdę jest swego rodzaju, Jarosław Kaczyński jest swego rodzaju bratobójcą, prawda? Więc są to rzeczy, których my nie wiemy, gdzie możemy się zastanawiać, że mogą istnieć pewne dowody, które są w rękach pewnych osób i które mają olbrzymi wpływ na to, co się dzieje w Polsce. I że tak naprawdę możemy być zakładnikami pewnej polityki, o której nawet nie wiemy. I to jest coś, co mnie w jakiś sposób bardzo, bardzo niepokoi, dlatego że gdyby się okazało, że rzeczywiście pewne rzeczy są i one są trzymane w ukryciu, to oczywiście zawsze pojawia się pytanie, w którym momencie zostaną wyciągnięte i w jakim celu, prawda? Co z tego wyniknie. I to jest coś, co gdzieś tak nad nami wisi i w szczególności jeśli chodzi o pewien teraz konflikt geopolityczny, jeśli rzeczywiście okaże się, że Chiny z Rosją, także z państwami, chociażby, nie wiem, gdzieś tam z Arabią Saudyjską zaczynają tworzyć już autentycznie wspólny front przeciwko Ameryce, to każde upadające imperium może zacząć wierzgać, zacząć robić pewne niekoordynowane ruchy i nie można wykluczyć, że sprawa smoleńska wtedy wróci. Dlatego, że wtedy my będziemy tą wschodnią flanką NATO, prawda? I my staniemy się tą linią frontową, gdzie zaczynać się będzie ten drugi blok rosyjsko, nie wiem, chiński, irański i tak dalej, ten taki azjatycki blok. I my możemy znowu znaleźć się na głównym froncie walki i wtedy ten temat Smoleńska może zostać po prostu odgrzany. Jako właśnie Rosja, która nie oddała wraku, która no właśnie dokonała zamachu i tak dalej. Więc uważam, że to jest główna przyczyna, dlaczego ten temat jest tak naprawdę ciągle w jakiś sposób eksploatowany bez żadnego wyraźnego zakończenia.
Oczywiście nie jestem w stanie powiedzieć, co kto może mieć, które z tych państw, jakie dowody może mieć i w jakim momencie konkretnie i co konkretnie może wypłynąć, ale uważam, że jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz i dla Polski bardzo niepokojący. No, natomiast nie tylko PiS lubuje się od kilku lat w spiskowych teoriach dziejów. Pamiętamy różne publikacje Tomasza Piątka, gdzie udowadniał, że Antoni Macierewicz jest otoczony mackami, które wychodzą z Kremla. I właśnie na 10. rocznicę Smoleńska tygodnik Polityka zaserwował nam taką oto publikację pióra pana Grzegorza Rzeczkowskiego, Katastrofa posmoleńska, kto rozbił Polskę. Ja tutaj może przeczytam krótki urywek z tego, co jest na okładce, z tyłu okładki. Że o ile obecnie w zasadzie wiemy, co się złożyło na dramat pod Smoleńskiem, o tyle nie tak wiele wiadomo o ludziach, którzy od pierwszych dni po katastrofie zaczęli ją wykorzystywać do własnych celów. Grzegorz Rzeczkowski postanowił sięgnąć po tak chętnie zadawane pytanie przez prawicowych publicystów, kto za tym stoi. Główne tropy prowadzą do środowiska neoendeckiego, w tym byłych harcerzy ZHR, dobrze prosperujących przy obecnej władzy, do pogrobowców moczaryzmu, którzy nagle wrócili na główną scenę polityczną, i do szerokiego otoczenia Antoniego Macierewicza, w którym spotykają się postaci z różnych stron świata, ale niemal zawsze mające jakieś powiązania z Rosją Putina i ślady prowadzą do rosyjskich służb specjalnych. Czyli no fobia szukania macek Kremla wszędzie sięgnęła też do środowisk liberalno-lewicowych. Przecież przypomnijmy sobie, że tuż po katastrofie i przez praktycznie jakiś tam rok po Smoleńsku wmawiano nam, chociaż nawet chyba ta narracja Platformy to nawet do aneksji Krymu, do Euromajdanu była taka, że Rosja to właściwie bardzo dobry partner. To się zmieniło, bo to jest też pewien trend ogólno, bym powiedziała, europejski, związany oczywiście z Sorosem i jego fundacjami. Z tamtych środowisk wyszła cała narracja, że środowiska konserwatywne, narodowe, które sprzeciwiają się LGTB i tak dalej, to jest wszystko agenda Kremla. To jest takie sformułowanie, propaganda albo agenda Kremla. Tutaj jest wiele takich projektów, między innymi w Grupie Wyszehradzkiej pamiętam, że był jakiś taki projekt, który właśnie bada tą agendę kremlowską. I tam jest cały czas forsowana ta teza, że konserwatyści w Europie czy nacjonaliści to jest wszystko właśnie kremlowska propaganda. Czyli ci wszyscy, którzy odwołują się do można powiedzieć, nie wiem, chrześcijaństwa, do jakichś takich tradycyjnych pojęć, czy po prostu kultury, czy tam tradycji europejskiej, tak naprawdę wszyscy są oni w jakiś sposób stemplowani jako właśnie kanały tak naprawdę kremlowskiej propagandy. I to jest bardzo ciekawe, bo to rzeczywiście tego wcześniej nie było. Od paru lat jest bardzo widoczna linia i też w Polsce coraz więcej pojawia się takich publikacji pseudonaukowych, które starają się na siłę forsować tę tezę i pokazywać, że te wszystkie środowiska w Polsce konserwatywne czy narodowe to są właśnie w jakiś sposób powiązane z Rosją. I co jest tutaj o tyle pewna nowość, że tak naprawdę Smoleńsk został wykorzystany jako pewien taki nośnik tej propagandy, chociaż ja myślę, że tak naprawdę właśnie ta mit smoleński to jest tylko wykorzystany do tego, żeby wzbudzić pewne zainteresowanie dla tej pracy, ale tak naprawdę najważniejsze to jest tłuczenie ludziom do głów, że wszyscy, którzy mają coś do czynienia z konserwatyzmem czy z pewną ideologią narodową, to jest właśnie ta kremlowska propaganda. Więc tutaj znowu mamy do czynienia z podwójnym dnem. I to jest o tyle ciekawe, że teraz sam
PiS, chociażby to, że Macierewicz zaczął współpracować, wiadomo z kim, Marianem Kowalskim, pokazuje, że jest tutaj właśnie też taka pewna dziwna tendencja, żeby rzeczywiście w jakiś sposób Macierewicza wysłać na ten odcinek narodowy. Więc lewicy się to w jakiś sposób poukładało w głowie, prawda? Że skoro teraz tutaj Marian Kowalski i Macierewicz to narodowiec, więc można połączyć jeszcze z innymi, narodowcami, no a ci to już wiadomo właśnie, że... Nie, bo tu, przepraszam, że przerwę, ale w tej książce ja nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby połączyć takie postacie, które ja znam, no one są być poczciwe, aczkolwiek podstrzelone, jak pan Sendecki, czy pan Jabłonowski, czy pan Wasiak. Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald, doczepić do tego Mateusza Piskorskiego i przeciągnąć od tego prostą czy przerwaną linię do Antoniego Macierewicza i Michała Dworczyka, który zaczynał w ZHR-ze, a teraz jest ministrem obrony. No to... Myślę, że nawet te wynurzenia Tomasza Piątka miały więcej sensu. No nie wiem, czy miały więcej sensu, bo tam między innymi było takie postępowanie dowodowe, że ponieważ mój mąż Adam Wielomski pracował wtedy jeszcze na uczelni w Siedlcach, a w Siedlcach studiował jako doktorant, wystudiowała pewna osoba pochodzenia rosyjskiego i ta osoba miała powiązania z kimś tam innym i tak naprawdę był to dowód, że przez mojego męża prowadzi trop do samej Moskwy, prawda? Więc myślę, że Tomasz Piątek jednak już ustawił pewien standard, który naprawdę trudno przebić, więc to jest raczej, jak to nazywamy, metodologią piątkową, która gdzieś niestety coraz bardziej się szerzy, ale już właśnie książki Piątka pokazały, że ludzie to czytają, prawda? Że ludzie w to wierzą, że ludzie nie potrafią myśleć logicznie i myśleć przyczynowo-skutkowo, tylko właśnie liczy się wrażenie. Ja jeszcze raz wracam do tego pojęcia, wrażenie, że ludzie teraz operują tylko i wyłącznie tym poziomie wrażeń. A w momencie, kiedy zestawi się takie różne osoby w jednej książce, to ludzie nie będą wnikać w to, czy rzeczywiście coś ich łączy, ale zostanie wrażenie, że coś ich łączy, że jest jakieś powiązanie. I tak naprawdę zostają tylko na tym poziomie wrażenia. I ci, którzy rządzą tym światem, którzy mają władzę, którzy mają wpływ, bardzo dobrze to rozumieją, że tu nie chodzi o logikę, nie chodzi o związki przyczynowo-skutkowe, chodzi tylko i wyłącznie o wrażenie i tylko chodzi o to, żeby w ludzkich głowach po prostu robić pewne powiązania, tak żeby ktoś myślał, nie wiem, myślał Wielomski, to myślał Putin, myślał właśnie, nie wiem, Macierewicz, to myślał Putin, więc to na tym to się opiera i tak człowiek a jest potem pomyśli, że w większości przypadków usłyszy, działa. Rozumiem, że jak usłyszy ruskie pierogi, to też pomyśli Putin, no bo to dochodzimy do tego poziomu absurdu w tym momencie, że... Tak, ale to jest celowa praca, to jest wytwarzanie, prawda, pewnej reaktywności, wytwarzanie z pewnych skojarzeń i to jest bardzo, bardzo konsekwentna praca, to każdy, kto weźmie jakikolwiek podręcznik do propagandy, czy właśnie do jakichś takich technik sterowania, to na początku zawsze jest ta informacja, że trzeba po prostu w ludzkich głowach łączyć pewne rzeczy, prawda, i to trzeba powtarzać, aż w końcu człowiek zapamięta i rzeczywiście będzie myślał ruskie pierogi i będzie myślał Putin. Póki co nikt czegoś takiego nie zrobił, jak człowiek myśli ruskie pierogi, to bardzo często myśli najpierw bar mleczny, prawda, bo takie skojarzenia jeszcze mamy. Ale można to zmienić. Jakby ktoś chciał, to bez problemu mógłby to zmienić. Tak jak podobno w czasie I wojny światowej w Anglii masowo zabijano jamniki, no bo jamnik to niemiecki pies, więc ludzie zabijali jamniki, bo to niemieckie psy, prawda? Więc wszystko jest możliwe niestety. No tak, a tu jeszcze zahaczając na chwilę o środowiska narodowe, mam wrażenie, że środowiska narodowe mają od samego początku no, problem ze Smoleńskiem, że z jednej strony nie chcą się wprasować w narrację tej strony lewicowo-liberalnej, chcą puścić oko, ale nie dać się wprasować w narrację pisowską, a jednak to robią, no bo jak oglądałem niektóre materiały puszczane przez, no, media narodowe było, nie było,
na okazję 10 kwietnia, no to właśnie one bardzo często wpisywały się w tą narrację pisowską, że no wiemy, że był zamach, ale właściwie dowodów nie ma. No niestety, to tak od razu zostało, można powiedzieć, to tak też ustawione przez media, prawda? Pewna taka skrajna polaryzacja i można powiedzieć, że tutaj wszystkie, obie strony były winne, w tym sensie, że PiS to właśnie bezwzględnie używał tego w sposób, jaki wiemy i nie ma co tutaj o tym mówić, ale też no, bez wątpienia sposób potraktowania tej sprawy przez chociażby przez Tuska wtedy, no był też skandaliczny, dlatego że tak naprawdę władze Polski zachowywały się tak, jakby tą całą sprawę gdzieś zupełnie ignorowały i nie zachowywały się tak naprawdę w sposób poważny i godny i rzeczywiście nie reprezentowały interesu polskiego. To po prostu było widać pewną jakąś taką nonszalancję, która napędzała drugą stronę. I to tak było właśnie, że jedna strona przeginała w drugą stronę, ale druga strona tak naprawdę gdzieś tam dorzucała paliwa do tego, bo rzeczywiście działy się wtedy dziwne rzeczy, te cała seria różnych samobójstw, to po prostu były fakty, które tak naprawdę były od razu wykorzystywane przez PiS do pokazywania, że tutaj Tusk nic nie robi, jest w jakichś kontaktach z Putinem i tak dalej. No ale fakt faktem, że rzeczywiście w momencie, kiedy Tusk wtedy kilka miesięcy po tym zamachu chciał wysyłać jakąś ekipę archeologów, prawda, do Smoleńska, no to było, no to po prostu to było niegodne tak naprawdę głowy państwa, czy tam przedstawiciela państwa tak naprawdę. Więc wszystkie osoby, które nie chciały się w jaki sposób wpisać ani w jedną z tych narracji, ani w tą drugą, to tak naprawdę znalazły się w jakichś kleszczach i rzeczywiście trudno się było w jakiś sposób upozycjonować między tymi tak naprawdę bardzo zantagonizowanymi stronami. No ale jeśli chodzi o te środowiska, nazwijmy to narodowym, to niestety one no, w wielu punktach tak naprawdę są swego rodzaju taką przystawką do PiSu. I tak naprawdę przejmują tę samą narrację i potem się dziwią, że ludzie głosują na PiS, a nie na nich. No bo no głosują na PiS, no bo w momencie, kiedy mogą wybierać między oryginałem a pewną tylko kopią, no to oczywiście wybierają oryginał. A jeśli chodzi właśnie o samą katastrofę, no to też pojawia się pytanie, nawet gdyby to był zamach, to dlaczego zakłada się, że to była Rosja? Przecież też teoretycznie możliwy jest tak naprawdę każdy wariant, więc jeśli ktoś już chce obstawać przy tym, że to był zamach, no to też tak naprawdę musi się zastanowić, no to kto mógł za tym stać, bo to, że akurat nie Rosja, to wcale nie jest oczywiste. Więc no, na pewno katastrofa smoleńska była wydarzeniem na taką skalę, że nadaje się po prostu świetnie do tego, żeby rzeczywiście używać tego do, no po prostu do robienia propagandy. Dla wszystkich propagandzistów takie wydarzenie to jest oczywiście no, jak prezent z nieba, dlatego że no, ma to bardzo silny element symboliczny, emocjonalny. Ma bardzo duży taki potencjał interpretacyjny. No i jest to wykorzystywane, bo tak naprawdę osoby, które rządzą, gdyby tego nie wykorzystywały, no byłyby z takiego socjotechnicznego punktu widzenia, no głupie, prawda? Zmarnowałyby pewną okazję, która sama im się gdzieś tam pojawiła. Ale oczywiście czymś innym jest kwestia, czy to służy interesowi państwa. No i oczywiście, że to wszystko nie służy interesowi państwa, dlatego że wtedy mieliśmy tak naprawdę do czynienia z taką narracją bardzo mocno podważającą właśnie pewien wizerunek państwa. Z drugiej strony teraz PiS sam sprawuje władzę i za wszelką cenę próbuje swoje znowu działania przedstawić jak najlepszym świetle. No ale też oczywiście, gdyby było inaczej, gdyby w tej chwili PO rządziło, a PiS byłby w opozycji, no to oczywiście
okazałoby się, że to wszystko, co PO robi, to prawda, byłyby działania jak najbardziej szkodliwe i tak dalej, i tak dalej. Więc no, mamy tutaj do czynienia no, z czystym takim cynizmem i cynizmem, no, ale niestety prawda jest taka, że jeśli chodzi o oddziaływanie społeczne, taki cynizm działa i osoby, które w jakiś sposób aspirują do tego, żeby sprawować władzę, żeby przejąć władzę, muszą się z tym problemem zmierzyć. Bo to jest poważny problem, dlatego że może się okazać, że ludzie przyzwyczajeni do właśnie takiego sprawowania władzy, wcale innej władzy nie będą chcieć, nie zaakceptują jej. No i tutaj jest kwestia tego właśnie, jak na ile racjonalny jest lud, na ile racjonalnie można nim rządzić, a na ile najpierw trzeba włożyć ileś pracy w ten lud, żeby rzeczywiście można było nim rządzić w sposób racjonalny. No to już kończąc może, bo teraz nie tylko w związku ze Smoleńskiem, w ogóle mamy wysyp teorii spiskowych. Od paru lat te takie środowiska, które wietrzą wszędzie spisek, no, obrodziło nimi. Momentami to wręcz uważam, że czasem jest to robione specjalnie, żeby odwrócić od prawdziwych szatanów uwagę. No, pytanie takie, ja wiem, że to jest ogólne i trudne. Jak przeciwdziałać takiemu szaleństwu? Bo wiemy, że często to, co się wydaje dla nas odlotem, szurią, po paru latach się sprawdza. No, na przykład słynny kazus Andrzej Leper, talibowie w Klewkach. No i okazało się, że po paru latach, że to nie bredzenie paranoika, ale prawda. No właśnie, to jest to, że w tej chwili kłamstwo pogania kłamstwo i te infowirusy, różne normowirusy po prostu szaleją po świecie i tak naprawdę koronawirus przy tych właśnie wirusach w sferze informacyjnej to jest tak naprawdę pikuś, dlatego że te infowirusy wywołują dużo więcej szkód, ponieważ uniemożliwiają tak naprawdę racjonalny osąd rzeczywistości, a to prowadzi oczywiście do tego, że niemożliwe są racjonalne działania, bo jak człowiek nie rozumie, co się dookoła niego dzieje, to nie może działać racjonalnie. I tutaj mamy właśnie do czynienia po pierwsze z tym, że w wielu tych teoriach ziarno prawdy tkwi, dlatego że zasadniczo to wszystko, co jest promowane gdzieś tam w mainstreamie, jest oparte na kłamstwie. Tak naprawdę osoby, które sprawują realną władzę w tym świecie, są niewidoczne. One się nigdy nie pojawią w telewizji, nigdy nie usłyszymy ich nazwisk, nigdy nie zobaczymy ich twarzy. I tak naprawdę ci politycy, którzy gdzieś tam się pokazują na tej pierwszej linii frontu, to są tylko tak naprawdę pewne marionetki, właśnie takie kukiełki dla ludu, żeby lud wierzył w to, że tam jest jakaś władza, a prawdziwa władza gdzieś tam się skrywa. No i oczywiście jak coś jest ukryte, to zaraz pojawiają się różne teorie, różne domysły i część tych teorii jest bliższa prawdy, część jest dalsza i oczywiście przeciętny człowiek ma bardzo poważny problem z tym, żeby odróżnić te bardziej prawdziwe, te bardziej jakieś takie przekonujące, bardziej słuszne teorie od tych zupełnie odlotowych. No bo no w tej chwili oczywiście jest to taki moment, że aż się prosi, żeby się pojawiały różne teorie i też między innymi taką nowością na rynku jest kwestia tego, że rzekomo Trump razem z Robertem Kennedy, prawda, zwalczają ten cały deep state, pedofilów i tak dalej, więc idzie zmiana na lepsze, takie teorie też już się pojawiły. No i co, można tylko głęboko westchnąć i wzruszyć ramionami i powiedzieć okej. Ale jeśli chodzi o to, co przeciętny człowiek powinien wiedzieć, to przeciętny człowiek właśnie powinien sobie w ogóle zdawać sprawę z tego, że istnieje coś takiego jak infowirus, że trzeba się bardzo mocno uodparniać. Czyli tak naprawdę tak dla naszego codziennego życia lepiej jest unikać pewnego szumu,
Nie ma sensu siedzieć cały czas w internecie, oglądać tych wszystkich filmików, bo i tak nie dotrzemy do prawdy, jak będziemy tylko po prostu oglądać takie po prostu kolejne nagranie za nagraniem. I tak nam w głowie tego wszystkiego nie poukłada. Więc najważniejsze to jest nauczenie się funkcjonowania bez tego szumu, słuchania się tak naprawdę samego siebie, słuchania się w tych ludzi, którzy gdzieś tam są najbliżej. I bardzo takiej silnej dyscypliny, można powiedzieć, jeśli chodzi o to, co oglądamy, co słuchamy, w co wierzymy. To są, można powiedzieć, że to by się wydawało takie jakieś zupełnie banalne, ale w tych czasach to jest naprawdę bardzo trudne, żeby oderwać się od internetu, oderwać się od telefonu, oderwać się od telewizji i znaleźć po prostu ciszę i spokój. I zastanowić się nad swoimi własnymi sprawami, jak się można ewentualnie zabezpieczyć i finansowo, i gospodarczo. Może warto kupić sobie działkę, gdzieś tam posadzić warzywa, spotkać się tam ze znajomymi, po prostu wrócić na ziemię. Wrócić na ziemię, a nawet jeśli pewne teorie są prawdziwe, to naprawdę na tym etapie człowiek wiele zrobić nie może, ale co może zrobić, to zadbać o siebie, o własną psychikę, o własne zdrowie psychiczne i po prostu wewnętrzny spokój. I dziękuję bardzo. No to ważne słowa. Myślę, że na tym dzisiaj zakończymy, chociaż pewnie moglibyśmy jeszcze o wielu rzeczach rozmawiać, ale niestety czas goni. Ale jeszcze będziemy na pewno do tych wielu, wielu problemów związanych z przekazami wracać, bo no, w tej sytuacji, w której się znajdujemy, to praktycznie jest temat najważniejszy w momencie, kiedy siedzimy w domach i jesteśmy zdani tylko na to, co nam się zaserwuje. Na tym kończymy i przypomnę tylko, moim Państwa gościem była pani Magdalena Ziętek-Wielomska. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I również Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych programach.